Dziękuję bardzo, panie marszałku. O wiele lepszy komfort pracy. W dolnośląskich złożach rudy miedzi występują liczne metale towarzyszące, wśród których najbardziej wartościowym jest srebro. Stosunkowo dużą zawartość mają rudy miedzi, bo zawierają one od 40 do 80 gramów srebra na tonę. No średnie jest to 57 gramów. I trzeba tutaj powiedzieć, że w dotychczasowych złożach, gdzie srebro było wydobywane głównie przy rudach cynku i ołowiu, średnio było 10 gramów srebra, więc to pokazuje, jak ten uboczny w zasadzie, czy dodatkowy produkt wydobywany przy miedzi jest bardzo wartościowy. Tym bardziej, że przez ostatnie lata kryzysu, wiemy, że metale szlachetne, do których srebro się zalicza, są bardzo pożądane na rynku z tego względu, że są traktowane jako bezpieczna lokata finansowa dla potencjalnych przedsiębiorców. Zakładając, że wydobycie rud miedzi będzie oscylowało na poziomie około 30 milionów ton rocznie, w Polsce mamy zapewnione jeszcze złoża na około 40 lat. Obecnie jesteśmy 10. krajem pod względem wydobycia miedzi na świecie. Wydobywamy 4%, ale nasze zasoby, jakie mamy w skali całego kraju, to jest około 13%. Gdy miedź wydobywamy z rud, ona jest przetwarzana później na koncentrat miedziowy, który już może podlegać pewnego rodzaju transakcjom czy być w obiegu handlowym, ale on ostatecznie w dużej mierze trafia do hut, gdzie tam jest przetwarzany ostatecznie na miedź i na srebro. Kiedy debatujemy nad tą ustawą, to myślę, że bardzo ważne jest dla Wysokiej Izby i dla opinii publicznej informacja, jaki stosunek własnościowy kopalin jest w naszym kraju. I to reguluje ustawa, którą przyjął Sejm poprzedniej kadencji w 2011 roku 9 czerwca. Zgodnie z artykułem 10 tej ustawy, prawo geologiczne i górnicze, rudy metali objęte są własnością górniczą, do której prawo przysługuje Skarbowi Państwa. Powyższa zasada obowiązuje również w poprzednim systemie prawnym ustawy z 1994 roku, która jeszcze bardziej dobitnie to pokazywała. I tutaj zacytuję, w świetle powyższego Skarb Państwa jest wyłącznym właścicielem wnętrza skorupy ziemskiej, obejmującym strukturę geologiczną w ramach przestrzeni położonej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Tutaj na świecie, bo trzeba zobaczyć, jak to jest rozróżniane na świecie, oprócz różnego rodzaju podatków jest renta surowcowa. Renta, która rzeczywiście jest w różnych sposób, w różnych krajach usytuowana, ale ona pozwala ponad te zwykłe podatki czerpać korzyści od tego, od czego jesteśmy wszyscy właścicielami, w tym przypadku rud miedzi. Renty surowcowe stanowią wynagrodzenie płacone na rzecz właściciela surowców mineralnych w zamian za udzieloną przedsiębiorcy zgodę na ich wydobycie, które najczęściej wiąże się z wyczerpaniem lub ubożeniem tych dóbr. Osiągnięcie przez przedsiębiorcę korzyści z tytułu wydobycia surowców stanowiących własność państwa uzasadnia nałożenie na przedsiębiorcę dodatkowych podatków lub opłat poza standardowym podatkiem od podatku od przedsiębiorców. I szanowni państwo, jak to wygląda w innych krajach, bo to jest bardzo ważne. Ja podam przykład, kilka przykładów, ale największego potentata na rynku światowym miedzi, a więc Chile. W Chile, Chilijczycy w ogóle jako społeczeństwo mają zysk w 57% od wydobytej miedzi. W innych krajach takich jak Botswana 55, Indonezja 45, czy nawet liberalne USA, którym, jak wiemy, struktura w USA chyba jako w jedynym państwie na świecie nie jest taka jak w większości krajów, że właścicielem tego, co mamy pod ziemią, jest Skarb Państwa, a tam właścicielem tego, co jest pod ziemią, jest właściciel danej działki. I w Stanach Zjednoczonych Amerykanie mają od miedzi 41% podatków. Do chwili obecnej w naszym kraju Polacy mają tylko 20%, z czego 19% jest to podatek, który obowiązuje w zasadzie wszystkich, a więc podatek CIT. Oczywiście często w debacie i w dyskusjach pojawiają się argumenty, że przecież mamy dywidendę od tej spółki, ale tutaj też trzeba podkreślić, że KGHM, bo to on jest głównie monopolistą, jak na razie przynajmniej na naszym rynku, oczywiście niecałe 32% udziałów ma Skarb Państwa. Resztę to są przecież prywatni przedsiębiorcy. Często KGHM jest podawany jako przykład spółki, która jest największym zainteresowaniem, jedną z największych zainteresowań, jeśli chodzi o inwestorów zagranicznych. W naszym kraju podstawowym elementem renty surowcowej jest tak zwany podatek eksploatacyjny, ale podatek eksploatacyjny nie może być traktowany jako danina na rzecz Skarbu Państwa, bo nie wpływa w ogóle do Skarbu Państwa. Jest on zgodnie z wyrokami zarówno Trybunału Konstytucyjnego, jak i Sądu Administracyjnego tak naprawdę rekompensatą za szkody, jakie eksploatacja kopalin wywołuje w naturalnym środowisku. Jest on bardzo niski, nie wiąże się on w ogóle z ceną rynkową, jest on podnoszony tylko o inflację.
Polskie i trafia on głównie do samorządów, gdzie wydobywane są, gdzie są kopalnie, oraz do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Szanowni Państwo, to co trzeba powiedzieć o tym podatku, który tutaj proponowany jest w tej ustawie, jest on oparty przede wszystkim na cenie wydobytego surowca i jego koniunkturze. Jest to podatek należący do grupy danin nakładanych od wielkości urobku wydobycia. W przypadku Polski podatek ten będzie pobierany na podstawie wzorów ustalonych osobno, oczywiście dla miedzi, osobno dla srebra, których bierze się pod uwagę wartość rentowną danego materiału oraz kurs dolara amerykańskiego. I tutaj czym wyższa koniunktura, tym wyższy podatek. I tutaj ten podatek w takiej najbardziej pesymistycznej wersji jest to 0,5% do 35% przy bardzo dużej koniunkturze i trzeba powiedzieć, że według wszelkich prognoz na najbliższe lata ten podatek będzie miał szansę być egzekwowany z tego względu, że koniunktura na miedź jest coraz lepsza. Ja tutaj pokażę tylko harmonogram, jak to wygląda przez ostatnie lata i rzeczywiście tutaj widzimy, że zdecydowanie koniunktura na miedź i na srebro się poprawia, a niestety Polacy jak do tej pory nie mogli partycypować jakby w zyskach uzyskanych przez miedź. Nie było tego podatku, ja tylko mówię, że mogliśmy tylko na zasadzie CIT-u, ale jest to wolnorynkowość. Szanowni Państwo, cały ten podatek trafi do budżetu państwa. Podatki będą oddzielne dla rudy miedzi i dla rud metalu i dla rud srebra. I powiem tak, w budżecie na ten rok jest planowane 1,8 miliarda od tego podatku. Wiemy, że KGHM szacuje się, że około 11 miliardów ma dochodów za zeszły rok. Dodatkowo musimy pamiętać o jednej rzeczy. Dzisiaj mówimy rzeczywiście o spółce, której, tak wspominałem, 32% udziałów ma Skarb Państwa, ale już w tym momencie wiemy, że również złożami w Polsce interesują się inne koncerny, między innymi koncerny kanadyjskie, gdzie zainwestowały do tej pory 4 miliony dolarów, planują zainwestować 20 milionów w tym roku, w przyszłym 50 milionów i założyły spółki córki, które jest przewidywane, że w latach 2015-2020 będzie to inwestycja od 5 do 10 miliardów. I oczywiście te inwestycje są potrzebne, ale już w tym momencie to pokazuje, że KGHM może nie być monopolistą na tym rynku. Ja rozumiem często i powiem to szczególnie do posłów z Dolnego Śląska, bo oni potrafią często traktować to jako ich dobro regionalne. Ja powiem tylko, że ja rozumiem, że KGHM też potrafi być pewnego rodzaju mecenasem kultury, sportu na tym terenie, ale to, że mieszkańcy Dolnego Śląska mają możliwość jakby pracować nawet w tych kopalniach czy w całym przemyśle, który jest obok miedzi, to jest już dla nich bardzo dużym plusem. Dzisiaj wszystkim zależy nam na tym, żeby uregulować ten stan prawny tak, jak wygląda on na całym świecie. Czyli żeby rzeczywiście od tego, czego jesteśmy my jako Polacy właścicielami w tym momencie od miedzi, żebyśmy wszyscy mogli czerpać z tego zyski. Niezależnie, czy ktoś mieszka na Dolnym Śląsku, czy mieszka, nie wiem, w Sieradzu, w Radomiu, w Kielcach, w Rzeszowie, w Białymstoku, czy nawet najmniejszej wiosce na końcu północno-wschodniej Polski, on może i powinien czerpać, bo to jest również jego własność, powinien partycypować w tych zyskach. Szanowni Państwo, Komisja Finansów Publicznych po rozpatrzeniu powyższego projektu ustawy wnosi do Wysokiej Izby o jego uchwalenie. Dziękuję bardzo.